Raciborski magistrat informuje o kolejnych zmianach w organizacji ruchu, jakie od przyszłego tygodnia będą czekać na kierowców. Chodzi o skrzyżowanie dróg Rybnickiej i Piaskowej. Od wtorku 9 listopada wykonawca drogi regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna firma Strabag Infrastruktura Południe planuje zmienić dotychczasową organizację ruchu na skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Rybnickiej. Zmiany polegają na wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu na rondzie, udrożnieniu przejazdu ulicą Rybnicką w obu kierunkach, choć możliwe są czasowe zawężenia jednej jezdni na wysokości dawnego wlotu ulicy Cieszyńskiej. Zlikwidowane zostaną przewiązki między jezdniami na ulicy Piaskowej z możliwością czasowego zawężenia jednego pasa na każdym z kierunków na odcinku prowadzonych prac, które będą wykonywane do 19 listopada. W dalszym ciągu wjazd na obwodnicę będzie niemożliwy.